radni podjęli decyzję o wprowadzeniu 300 tysięcy złotych na termomodernizację placówki zespołu szkół numer 2. Ta zmiana była niezbędna w związku z tym, że gmina do 6 marca bieżącego roku ma zgłosić projekt do sfinansowania termomodernizacji placówek oświatowych ostrowieckich ze środków europejskich. Całkowita wartość projektu to jest 10 milionów 900 tysięcy, z tego chcemy około 4 miliony, 4,5 miliona pozyskać środków z dotacji.